Chodźcie, uczeń to surowy, nauka wchodzi mu do głowy. Na lekcjach zawsze wyruje, siedzi w domu, ciągle kuje. Książek czyta całą masę, kiedyś zrobi na tym kasę. Wkuwa wzory i regułki, z mądrych książek, z górnej półki. Lubi błyszczeć przed wszystkimi, mówią to między innymi. Gdy ktoś pyta, odpowiada i ciągle na ten temat gada. Z testów piątki, szóstki ma, o dobre oceny ma. Testy pisze bez ściągania, od tego bardzo się sprawia. A teraz zapraszamy na obejrzenie scenki, która odgrywa się w klasie. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, pani. Jesteście tuż przed egzaminem, więc dzisiejszą lekcję przeznaczymy sobie na powtórzenie wiadomości. Zgoda. Pytanie pierwsze z języka polskiego. Co napisał Adam Mickiewicz? Wiem, wiem. Napisał o takich starych facetach, takich brudnych, zapuszczonych i pewnie bez grosza przy duszy. Oni nazywali się tak jakoś... O, dziady! Dobrze, a jak po angielsku jest? Zdał egzamin? Może test jest ok? Może lepiej przejdziemy do matematyki. Ile to będzie 0 dzielone przez pierwiastek trzeciego stopnia z wielokrzyżu drugiej potęgi ustępki i pierwiastka kwadratowego z dwójki? Z tego chyba nic nie będzie. Bardzo dobrze, nic, czyli 0. Wszystko się zgadza. Widzę, że jesteś umysł ścisły. Tak, chyba muszę mieć ściśnięty, bo mnie często głowa boli, to by się zgadzało. A ty mi powiedz, z biologii, jak zbudowana jest komórka? Komórka jest, proszę pani, mała, ciemna i przeważnie bardzo zawracana. Tu się chyba nie zrozumiałyśmy. To może odpowiesz na pytanie z geografii. Co to jest mapa kartograficzna? To będzie siatka utkana z równików i północników. No, nawet blisko. Z równoleśników i południków. No, przecież mówiłam. Weźmy się teraz za historię. Powiedz mi, ile trwała druga wojna światowa? Nie pamiętam. Długo. Przecież to było tak dawno temu. Kto by tam pamiętał? Może mój dziadek, ale zmarł 10 lat temu. Teraz pytanie z fizyki. Co wiesz o takich pojęciach jak praca, moc, energia? Trochę o tym wiem. Nie są mi zupełnie obcy. Pracują mój starszy, moc ma mój starszy brat. Pani widziała, jak wczoraj sąsiadowi to posłonił, a ja nawet sobie codziennie szkole wspieram. To widać, a mnie już energia całkiem opuściła. I zaczynam się już bać o wasz egzamin. Niech pani nie będzie taka strachliwa. My się tam byle czego nie przestraszymy. No to życzę wam szczęścia, a będziecie go bardzo dużo potrzebować. Do widzenia.